Państwa, w Toruniu 2 czerwca przed nami mecz 4 Ligi Kobiet, grupa Kujawsko-Pomorska, Gwiazda Toruń, jedynka Aleksandrów Kujawski. Jedynka Aleksandrów Kujawski rozegrała 17 meczy, zdobyła 36 punktów, ma na swoim koncie 10 zwycięstw, 6 remisów i jedną porażkę. W meczach wyjazdowych drużyna jedynki odniosła 5 zwycięstw, 2 remisy i jedną porażkę. Bilans bramkowy wyjazdowy zawodniczek jedynki Aleksandrów Kujawski: 22 bramki strzelone, 4 bramki stracone. Jedynka Aleksandrów Kujawski zajmuje 2. miejsce w lidze i gospodynie dzisiejszego spotkania, Gwiazda Toruń. Rozegrały 17 spotkań, zdobyły 27 punktów, mają na swoim koncie 8 zwycięstw, 3 remisy i 6 meczy przegranych. Bilans bramkowy toruńskiej drużyny to 37 bramek strzelonych i 20 bramek straconych. Przed własną publicznością zawodniczki Gwiazdy odniosły 5 zwycięstw, 1 remis i 2 mecze przegrały. Bilans bramkowy Gwiazdy przed własną publicznością to 23 bramki strzelone i 9 bramek straconych. Gwiazda zajmuje 3. miejsce w lidze. Ja, życząc Państwu jak zawsze wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Rozpoczyna się spotkanie Gwiazda Toruń, jedynka Aleksandrów Kujawski. Zawodniczki jedynki, niebieskie koszulki, czarne spodenki, niebieskie getry. Zawodniczki Gwiazdy, czerwone koszulki, czarne spodenki, czerwone getry. Dawaj, jedź!
Tak, 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 tak
Zakończyła się pierwsza połowa spotkania Gwiazda Toruń 1 Aleksandrów Kujawski. Wynik remisowy 0-0.
Rzut rożny dla jedynki Aleksandrów Kujawskich. Rzut wolny dla jedynki Aleksandrów Kujawskich. Pierwsza bramka w tym meczu. Jedynka Aleksandrów Kujawski prowadzi z Gwiazdą Toruń 0-1. Gwiazda Toruń przegrywa z jedynką Aleksandrów Kujawski 0-1. Kolejny rzut rożny dla Gwiazdy Toruń. Tak.
Zakończyło się spotkanie. Gwiazda Toruń, jedynka Aleksandrów Kujawski. Zwyciężyły zawodniczki jedynki Aleksandrów Kujawski 0-1. Ja dziękuję Państwu za uwagę i tradycyjnie zapraszam na inne moje mini relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.